Ну, Виком, на моем пик Канада, через определенный фильм программ Ник Фитфик, а Бако люби Przekrątka w okach, choć go krok nie pasuje, ponieważ film jest opacena, no ale twórcy wybiegać nie mieli za bardzo pomysłu i nie chcieli kalać czasu, postanowili nazwać ten film. I Przekrątka w okach, jak mówię, jak niezwykle pasuje, ale tak twórcy zrobili, go co musimy ukłonić, zrobić na tego tytułu i sprawdzić, że ten film jest bardzo okręgnięty. Film na pewno w horror. Opinie są słabe, więc film niezwykle się przyjął. No nie ma co się siwić, ponieważ okładka filmowa nie robi zwykle kuczego wrażenia na poświęconym miejscu i film też niestety nie jest zwykle dobrą produkcją filmową. Ale teraz włączę się na oficjalny trailer. Film powraca o pewnej rocznicy, która się sprowadza do nowego mieszkania. Tam mają pik pasen. No i ojciec naleka, żeby się do tego mógł sprowadzić, ponieważ zależy mu na tym pik pas cenę. I przyciągałem te pasen. No najlepsza praca, tam pracowałem przy takiej przyciąganiu. Ciężka praca, trzeba kokłaknięte kafelki, wszystko wymywać. No niezbyt ciekawa i interesująca praca. No i potrafi zmęczyć niejednego człowieka. I, no ale po kolei, jak mówię, o kim patrzę i tym patrzę i są jakieś wyjaśnione sytuacje, jak na scenę z Krzysiakiem z filmu, bo tam Toba, Cienka, film nie w ogóle straszny i akcja patrzenem, zabawa Marco Polo, nie wiem o co chodzi w ogóle i w ogóle nie przerażająca scena, po koniec filmu jak mamy i matka skacze z synem, no i tam i sobie jakieś kółko robią, już tego po prostu piw wchodzi na ten film i są jakieś ludzie na bokach skończy, w ogóle mówię film, w ogóle mnie skraszy, okrąga się w okrąga, myślałem, że będzie miarę cenny. No i po końcu jak mówię, suki, w ogóle nie skraszne, przerażające.
No, miało być kapcia, ale jak mówię, dneska coś nie wyszło. Po wielkim ciągnąca trochę na siłę, później już film zaczyna być. I taką słabą produkcją, czy no już niespok. I ciężko jest do końca przy tej produkcji przetrwać, ponieważ film po prostu niekiedy nie wykawica za oko, za ucho. I nie ma na co za bardzo ciekawego popatrzeć i mało co nas interesuje. No, jako film cię niestety ten film nie sprawdził. Jakoś lubię kalać sobie zaś, to możesz sobie tam na chama, na siłę włączyć. No, ale raczej to nie jest zbyt dobra produkcja i szybko widzisz, że będzie nóż. Nasz film mało co prezentuje. Gorszy od Toroka. Torok był fajniejszym filmem tutaj. Już tak fajnie nie jest. Moje pół godziny jakoś być wytrzymał, potem zaczynam się męczyć po pół godziny i mało co ciekawe interesuje grany profesor filmu. No i jako film właśnie ten film nie sprawdza, no niespok polecam. Średni film, trochę na siłę, po koniec filmu już w ogóle mnie nie interesować, co dlaczego. Bo nasz film nie ma sobie tego zapomnienia, nie trzeba przykuć uwagę widza, tak okręgamy i kależymy tak. Nie, tego nie ma. Tu okręgamy, pokręgamy. Lepiej bądź sobie inne kluby filmowe niż się będziesz przy tej produkcji. Nie polecam filmarki, nie tylko polecam na niego kliknięcia. Moja ocena na tę produkcję jest tylko 3 na 10. Film no niepotrzebny w ogóle, nie wiem, po prostu w ogóle takie niezbyt dobre produkcje. Ja lubię filmy o pokworach, o monstrum, o jakichś kalibarach, o i zmunkowanych ludziach, czy kogoś ubiorą i zabijają, niż takie nijakie, jakimś woga jest, jakąś smuka się pojawia w oczach i nie mogę po prostu dlaczego mgła. No i niezbyt go przyjście to zaprezentowało film, nie bardzo polecam na filmie, to tyle, jak zobaczę na kolejnym filmie na moim kanale.